Cześć, siemanko, z tej strony Michax i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin. Aktualnie znajdujemy się już na Podgrodziu, na początku pierwszego aktu i pokonaliśmy tutaj atakujące wieśniaków psy, szczegółowo Bargeszty i ocaliliśmy tą małą karczmę. Jest teraz noc. Ciężka służba. Najpierw może pozbierajmy cały lód, który da się zebrać. Gdy tylko dotrę do miasta, poskarżę się na dworze króla Foltesta. Na razie jeszcze nie możemy nic za bardzo zrobić. Tablica ogłoszeń. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Właśnie, można zebrać ogłoszenia. O, tej list kończy. O, jest to przedmiot fabularny, okej. Na czaszki. Utopce i gule. I wyrzućmy to, żeby nie zapełniało miejsca w ekwipunku, które to jest bardzo cenne. I jeszcze... O, fajnie. Receptury. No i eliksir. Może coś uda nam się sprzedać zielarzowi. Witaj! Witaj. Co za parszywe miejsce. Utknąłem tu z zapasem towaru, a żona i dzieciaki czekają w mieście. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy Wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. Pozostaje cierpliwie czekać. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia. Są bandyci. Zaprawdę do kompletu nieszczęść brakuje tylko poborców podatkowych. Chcę cię o coś zapytać. Słucham. Opowiedz mi o zarazie. Co tu dużo gadać? Podobno to jakaś odmiana dżumy. A na wszelki wypadek nie zbliżam się do nikogo, kto choć trochę wydaje się chory. A ty się nie boisz? Jestem odporny na choroby zakaźne. Mój dziad też tak mawiał. Na koniec twierdził nawet, że wrzody dymieniczne to tylko czyraki. Niech mu ziemia lekką będzie. Słucham. Co wiesz o bestii? Z miejscowymi trudno się dogadać, ale podsłuchałem, że to jakiś upiór. Pojawia się znienacka i w okrutny sposób morduje tych, którzy mają nieczyste sumienie. Ciekawe. Wśród królewskich urzędników bestia miałaby używanie. Podobno służą jej inne upiory w postaci niestrudzonych ogarów. Więcej nie wiem. Będę musiał popytać miejscowych. Słucham. Na Podgrodziu można spotkać bandytów? Tak. Nazywają siebie milicją, a haracze zwą łapówkami. Słyszałem też, że pojawiła się tu jakaś sekta z Wyzimy, ale nic o niej nie wiem. Posługują się symbolem salamandry? Nie wiem, nie spotkałem ich. Pogadaj z Wielebnym. Jeśli to rzeczywiście sekta, kapłan będzie ją znał. Tak zrobię. Słucham. O, fajnie. Możemy sprzedać jedzonko. To nam się za bardzo nie przyda. A zapełnia nam miejsce w ekwipunku. Tej książki. Kurczę, już nie pamiętam, czy one będą tak bardzo potrzebne. A kozie mleko też sprzedajmy i zostawmy. A, łódko z kurczaka, jest go więcej. A i tak nas na razie nie stać w ogóle na żadną książkę, więc nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Gdy tylko dotrę do miasta. Tutaj właśnie bardzo nie rozmawiaj z warto wrakami. Zagadywać wszystkie postacie, bo mogą one przekazać nam cenne informacje, na przykład wiedzę o potworach, o roślinach, właśnie w zamian za jedzenie albo za jakąś przysługę. Okej. To może najpierw udajmy się
troszkę powalczyć na pięści. Troszkę złota możemy zdobyć w ten sposób. No to może najpierw od razu gruby Anselm. Proszę, proszę, Wiedźmin. Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. Powiedz mi coś więcej o tym turnieju. Zasady są proste. Stajemy naprzeciwko siebie i lejemy się po pyskach. Wygrywa ten, który utrzyma się na nogach. Proste i konkretne. 25 orenów. Wchodzę. A, cholewcia. Kurczę, jak się broni. Dobrze, Geralt. Jest. No dobra, wygrałeś. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Właśnie, kurczę, już nie pamiętam, które to było najcenniejsze, ale myślę, że ten pierścień. Jeżeli go uda nam się sprzedać, to wyjdzie więcej niż złoto. Okej, pierścień. Wezmę pierścień. Bierz, i tak go nie lubiłem. Co to za pierścień jest? Złoty pierścień z diamentem. No, no to może być dość dużo warty. Więc weźmiemy go. Jeszcze z silnymi nie można walczyć. Co to? Żadnego wyzwania. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze! Kopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Uderz mnie, dziewuszko! Kurczę. Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Żadnego wyzwania. To co, powalczymy? Ile masz kasy? Zawsze maksymalnie. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, jak mówią. Możemy... Zobaczymy. ...walczyć za dwukrotność początkowej sumy. Czyli jeżeli w tym przypadku było to 5 orenów, to możemy maksymalnie obstawić 10. No nie są to za duże pieniądze, ale na początek bardzo się przydadzą. Znowu przegrałem. Mogłem się tego spodziewać. Oto twoje pieniądze. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Już 100 renów mamy. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Dobra, dawaj, Geralt, na szybko lecimy. Bierz się, baba! Jeb, sprawy. Kurde. Prosty, bardzo dobrze. Jeb, sprawy.
Bardzo dobrze, Geralt. Szybko uwiniemy się w karczmie i pójdziemy zabijać potwory. Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Dobra. To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak. Pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy? Nie. Moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Bo to już o wszystko pytałem. To fajnie, fajnie. Po prostu posłuchaj. Strażnik Mikul chętnie kupuje trofea. Może jakiś mały pojedynek. Czego tu szukasz? Zawsze tak witacie obcych? Raz ja. Obcy swój, wszystko jedno. Bestia przyjdzie po nas wszystkich. Cieszę się, że udało nam się dogadać. Raz ja, musimy to uścić. O. Okej, napijemy się z kolegą. Ładne rzeczy. To i każdy rodzaj piwa pochodzi z innego królestwa. Na razie jest Rivijski Krieg. Rivia, czyli to jest osobne państwo, jeśli się nie mylę. Już nie pamiętam tego wszystkiego. Psiakryw. Kedweński stud to na pewno Kedwen. O. Może coś dostaniemy? No i cię przepiłem. No, masz twardy łeb. A co z fantami za zwycięstwo? Piłem ostatnio z kupcem. Miał słabą głowę i zapomniał księgi. Dam się ją. Dzięki. No i zdobyliśmy książkę, która normalnie byłaby sporo warta. O. Fajnie. Kiedyś czyściłem kanały w Wyzimie. To były czasy. Hazardzista. A może najpierw prześpimy się już do popołudnia najlepiej. Ale ty się zataczasz, Geralt. O, matko. Kurka sobie łazi w karczmie. Uciekaj, mała. Dobra. Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Jestem Wiedźminem. Co tu, na wieczny ogień? Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie miał jakie zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z Wielebnym. A czego tu chcę? Czemu tu tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za 5 orenów? Za 5 orenów to i króla Foltysta znam. Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisków siła pomarło. Długo umierali i w mękach. Przez 3 miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby nie Wielebny, to byśmy wszyscy powariowali. Nie dziwujta się tedy, że na obcych krzywo patrzę. Wy nie wiecie, jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera,
Jaka rozpacz człowieka ogarnia? Wielebny nas ocalił. Dzień cały ni strawy, ni wody nie tknąwszy, do wiecznego ognia się modlił i otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i wiarę umocnili. Najsampierw dom swój z grzechu i plugastwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugastwo ziemię gryzło lub daleko było. Później wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił. Dobrzeście uczynili, domostwo swe z grzechu oczyszczając. Wiem, że niełatwo wam było, wiem, że to krew. Ale wieczny ogień zarazę nam zesłał jako karę za grzechy. Wyście czyści, wy żyć będziecie. I my uwierzyli. Potem na dwór wyszli. Mróz był niemiłosierny. A myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali przy pięciu kapliczkach modły czyniąc. Wierzcie mi, następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Dzięki za pouczającą historię. Bywaj. Aha, czyli fajnie ogólnie. A czego tu chcę? Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Ta, jak dla ciebie, 5 orenów. Rozdajmy talenty. Aż 9. A jeszcze może najpierw... A, nie przygotujemy. Nie mamy żadnej bazy alchemicznej. Porządnej w miarę. Znajomość potworów. To jest ważne. I może... Siłę. Wytrzymałość. A nie wiem, czy będzie się opłacało teraz. 100 można. I style. Sobie polepszymy wszystkie. I przede wszystkim... szybki. Szybki, dobra. I do popołudnia. Pomedytujmy. O, karczma się zapełniła. Witaj, nieznajomy. To zabawne, ale przypominasz mi kogoś. A kogóż to? Słynnego Wiedźmina Geralta, zwanego też Białym Wilkiem. Doprawdy? Ano tak. Białe włosy, miecz na plecach, wypisz, wymaluj jak z ballad. Dobrze poznałeś. To o mnie ballady. Wolne żarty. Wszyscy wiedzą, że Geralt ożenił się z czarodziejką i żyją razem na Wyspach Szczęśliwych. Skąd wiedzą, jeśli można spytać? Mistrz Jaskier, bard nad bardami, śpiewa te ballady od wielu lat. Wszyscy je znają. A jak tam twój repertuar? Zaśpiewać coś, jaśnie panie? Z chęcią posłucham. Sztuka sztuką, ale żyć trzeba. Może jakiś datek? Starczy piątek. Szła magiczka przez porębę, pogryzły ją żmije. Wszystkie gady wyzywały. O, Loivarden. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Z kim mam przyjemność? Kupiec Loifarden, z tych Loifardenów. Z tych czy nie z tych, odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami Wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki.
Zrobię, co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki. Nowe zadanie. O, może... Psia krew! Zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na Podgrodziu i wracać. Jak pech to pech. Ja też nie mogę dostać się do miasta. Za dużo czasu zmarnowałem, warując pod zamkniętą bramą. No dalej, może coś ode mnie kupisz. Okradaj mnie, śmiało. Czym handlujesz? Moją krwawicą. Sprzedajmy już przeczytane książki. Są one dosyć cenne, ale... Zakup ich to w ogóle jest... rzecz bardzo droga. Przydałaby nam się ta wiedza. Ale czy my już nie mamy utopiec, znamy, to się liczy, ghoul też, bargeszt. Myślę, że na razie nie będziemy niczego kupować. Może powinienem się pośpieszyć? Jeszcze z Kalksteinem sobie porozmawiamy na koniec. Trzy uncje Optima Mater, kropla roztworu rtęciowego... Oj, przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt, Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców, także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Przepraszam. Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oxenfurt, to wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię. Doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat... konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka. Pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem, o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Nauka jest jak rzeka. Nieskończona, niepowstrzymana. Przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do Wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić, muszą! Wszystkim proponujesz badania i sekcje? Nie, ale ty jesteś przecież mutantem, wytworem nauki, czymś nienaturalnym. Faktycznie, to wszystko wyjaśnia. Nie obrażaj się, jestem po prostu ciekaw. Nie potrzebujesz pomocy Wiedźmina? Przeczytaj ogłoszenie. Przybiłem je na tablicy przed karczmą. Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Ha! Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić.
W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust nauce. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? Skąd bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. Praca w terenie. Rozumiem. Jestem pewien, że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus, które nadadzą się na bazę alchemiczną. Skąd brać składniki? Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w nich ryciny i opisy składników zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Alternatywą są kupcy, ale to zdziercy. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów, ja wynajmuję wiedźmina lub myśliwego. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Zmieńmy temat. Ależ dopiero zaczęliśmy. Bywaj. No i myślę, że już ze wszystkimi porozmawialiśmy. A może jeszcze z Wesną na koniec. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka zza bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Coś podać? Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyśmy przez chwilę towarzystwa. No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. Nie oburzaj się. Tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby tak sympatycznej dziewczyny. Komplementy to umiecie prawić, panie. Coś podać? O, sprzedajmy jeszcze parę niepotrzebnych rzeczy, w szczególności jedzenie. Nie możemy już puścić karczmę. Tak, już z każdym porozmawialiśmy. I jak to bywa w typowych grach RPG, cały odcineczek spędziliśmy w jednej karczmie, tylko rozmawiając z postaciami. Ja się już z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek z tej gry lub z innej. Na razie.